W meczu 21. kolejki 3. Ligi Grupy Pierwszej Warta się raz podejmowała pogoń Grodzisk Mazowiecki, dotychczasowego lidera tabeli. Na początku spotkania goście prowadzili grę i szukali okazji na gola. Defensywa Warty broniła się jednak skutecznie. Również gospodarze mogli pokonać bramkarza pogoni, jednak im też się nie udało. Ostatecznie w pierwszej połowie kibice nie oglądali bramek. Po zmianie stron przyjezdni przycisnęli, co zaowocowało golem w 54 minucie. Paweł Koncewicz-Żyłka zablokował strzał z dystansu gości, jednak nim stoper Sieradzan wybił piłkę, dopadł do niej Damian Jaron i pokonał Kamila Miaska. W 77 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Sieradzan za zagranie ręką piłkarza gości. Jedenastkę skutecznie wykorzystał Bartłomiej Kręcichwost. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, goście w ostatnich sekundach meczu zdobyli zwycięską bramkę. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i Aleksander Geiger strzałem głową dał gościom 3 punkty. Tym samym Warta przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-2. Mieliśmy też troszkę szczęścia i nieszczęścia, bo rzut karny, ale też i w doliczonym czasie, już w końcowej minucie spotkania, Oleg Geiger obronił tą swoją sytuację, bo na nim była ręka i podyktowany rzut karny i odrobił to uderzeniem piłki głową i zdobył się bramki na 2-1. Tak jak powiedziałem, chcę chłopakom pogratulować, bo to jest bardzo ważne zwycięstwo. Myślę, że dużo żeśmy tutaj zdrowia stracili i na pewno będzie to zwycięstwo smakowało. Przygotowujemy się spokojnie do następnego meczu. Przede wszystkim mojemu zespołowi chciałbym powiedzieć tylko tyle, że wykonali kawał dobrej roboty, zrealizowali założenia, które przygotowaliśmy na dzień dzisiejszy. Porażka na pewno bardzo nas boli, bo nie tak się nastawialiśmy, żeby dzisiaj przyjąć taki wynik. Założyliśmy sobie, że wyciągniemy z tego spotkania jak najwięcej, zwłaszcza przed swoją publicznością. I takie było założenie. Ja bym chciał tylko podsumować to spotkanie w ten sposób, że ja przede wszystkim bardzo wierzę w swój zespół, wierzę w zawodników i wierzę w to, że jesteśmy w stanie od każdego kolejnego spotkania punktować i z takim założeniem wyjdziemy w meczu w Łomży, żeby zgarnąć pełną pulę. Po 21 meczach Warta z dorobkiem 21 punktów zajmuje 14 miejsce w tabeli. W następnej kolejce Sieradzanie pojadą do Łomży na mecz z tamtejszym ŁKS-em. Kolejny mecz na stadionie Mosjed odbędzie się w Wielką Sobotę, 30 marca o godzinie 14. Biało-zieloni podejmą Wiktorię Sulejówek.